skuteczność, tak? Więc ja mam takie przeświadczenie, czy chciałabym, żeby tak się wydarzyło, że w momencie, kiedy Andrzej Duda przestanie być prezydentem, a zostanie nim ktoś z dzisiejszej opozycji, no to to weto będzie tak skuteczne, że być może te rządy PiS-u się skończą przed upływem 4 lat i wtedy będzie można śmielej też mówić o różnych innych rzeczach, tak? No bo póki co będzie weto, natomiast ta ścieżka legislacyjna dalej będzie bardzo trudna, no bo w Sejmie PiS będzie miał większość, więc będzie przegłosowywał co chce. Także to jest taki jakby zmiana prezydenta to jest pierwszy krok do tego, żeby to, co tak zostało mocno rozchwiane, rozbałaganione, żeby można było... Tylko chciałem się dopytać, żebym dobrze zrozumiał, tak, bo czy puentą pani wypowiedzi może być to, że owszem tak, ale te wszystkie kwestie ustrojowe, one wtedy mają szansę zostać rozwiązane i społeczne też, te takie nabrzmiałe, kiedy wybór prezydenta będzie tylko pierwszym krokiem do tak. głębszej politycznej to znaczy, zmiany. Czyli najpierw zmiana, tak. a potem znaczy, polityczna, a potem zmiana ustrojowa, tak? Jeśli mówimy o skuteczności, czyli zmianie takiej trwałej, no to zmiana prezydenta to jest jakby pierwszy krok, ale żeby te wszystkie następne kroki miały szansę powodzenia, to jest ileś takich tematów, które warto albo w debacie publicznej utrzymywać, albo wręcz do debaty publicznej wprowadzać. Więc w tym sensie ta inicjatywa bardzo cenna. Mm-hmm.